Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku milion w minutę. Dawno nieporuszony temat. Dzisiaj chciałbym go poruszyć w kontekście jego belgijskiej wersji, belgijskiej francuskojęzycznej wersji, czyli tej z Walonii. W tym kraju, w tej części w Belgii, w Walonii, ten turniej milion w minutę nosił nazwę 60 sekund chrono. Mniej więcej. I był nadawany od września 2011 roku. I to jest właśnie bardzo ciekawa zbieżność, gdyż walońska wersja miliona w minutę miała premierę w tym samym dniu, co polska wersja, czyli w poniedziałek 5 września 2011 roku. Tyle, że wersja walońska była nadawana na antenie telewizji RTL TVI, czyli na antenie największego nadawcy komercyjnego w Walonii. Była prowadzona przez prezentera o nazwisku Jean-Michel Zeka. No i cóż, no jeżeli chodzi o tą belgijską, francuskojęzyczną wersję miliona w minutę, no to cóż, zasady były takie same jak w polskiej wersji, gdyż było 10 zadań do wykonania. No i na końcu tej ścieżki było 100 tysięcy euro. 100 tysięcy euro, czyli nagroda no trochę niższa wówczas niż to, co było w wersji polskiej, no bo około 500 000 złotych to było wtedy, no a w polskiej wersji był milion. No i co należy jeszcze powiedzieć? Zawodnik miał 3 życia, po utracie tych 3 żyć odpadał z gry z nagrodą gwarantowaną. No i właśnie, jeśli chodzi o nagrody, no to wiadomo, główna nagroda to znana, 100 tysięcy euro. Tyle, że niestety nie udało mi się ustalić całej drabinki. Na bazie wszystkich materiałów, jakie są w internecie i dotyczą francuskojęzycznej wersji belgijskiej miliona w minutę, mamy taką oto drabinkę. Udało mi się ustalić pierwszych sześć kwot. Kwoty numer 7, 8 i 9 niestety nie są mi nieznane, natomiast na szczycie drabinki 10 kwota to 100 tysięcy euro, no wiadomo, nagroda główna. Pierwsze zadanie w wersji walońskiej było warte 500 euro, drugie 1000 euro, trzecie 2,5 tysiąca euro, czwarte 5 tysięcy euro, piąte 7,5 tysiąca euro i ta nagroda, udało mi się ustalić, że to była kwota gwarantowana, 7,5 tysiąca euro po piątym zadaniu. I szóste zadanie 10 tysięcy euro, natomiast dalszych kwot, dalszych stawek niestety nie udało mi się ustalić. Poza ostatnią finałową 100 tysięcy euro. To już o tym mówiłem. No i generalnie to wszystko, co wiadomo o francuskojęzycznej, belgijskiej wersji teleturnieju Milion w minutę. A jakie tam były zadania? No, różne. Takie same jak u nas generalnie, no bo wówczas to był początek istnienia tego formatu na świecie, tak więc nie eksperymentowano za bardzo właśnie z treścią zadań. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.